Dzień dobry, dzień dobry z tej strony wspomnienia geja, czyli ja. Dzisiaj troszkę nietypowo, ponieważ mam psa na kolanach, więc mam nadzieję, że nie będzie mi przeszkadzać bardziej niż musi. No niestety, kiedy siedzi u mnie na kolanach, to się wierci jak małe dziecko, więc no, bardzo często mi to przeszkadza. No nic, przechodzimy do tematu głównego, czyli codziennika. Dzisiaj, oczywiście, codziennik za 28 luty. Czy 28 lutego? Hmm, w sumie nie wiem. E, jest to piątek. To jest pewne. E, oczywiście tego dnia nie, nie poszedłem do pracy. E, wziąłem wolne cały dzień, dlatego że musiałem iść dzisiaj na komisariat policji. E, zostałem wezwany w sprawie bardzo, bardzo dawnej jeżeli chodzi o kwestie mojego pobicia to znaczy zostałem pobity jakieś dwa lata temu to było, to było takie podziękowanie za to, że pomogłem kobiecie z dziećmi, to tak się właśnie odwdzięczyła w całej sytuacji tak w 100% nie pamiętam bo, bo niestety gdzieś tam jakieś rzeczy mi umknęły na pewno, natomiast pamiętam że oczywiście wynająłem mieszkanie za pośrednictwem mojego znajomego, bo mnie nie było wtedy w kraju. Wynająłem mieszkanie i oczywiście. O... A... Tak, Ania. Ania wraz z dzieciakami tam zamieszkała sobie. Oczywiście pierwszy czynsz był niezapłacony, to znaczy kaucja była niezapłacona w całości. Miała dopłacić tą kaucję, natomiast kaucji nie dopłaciła. Późniejszych czynsz również nie opłacała w terminie. Na początku w ogóle nie płaciła. Następnie ja oczywiście wzywałem ją do zapłaty. Tych wszystkich zaległości z wielkim problemem opłacała je w jakiś tam sposób. Oczywiście kaucja w dalszym ciągu nie była wyrównana, po czym któregoś dnia. 26, nie pamiętam chyba, maja, e, oznajmiła mi poprzez Facebooka, że z dniem końca miesiąca wyprowadza się. E, no to, no okej, okay, no z, m, oczywiście złamała warunki umowy, bo w warunkach umowy było jasno zapisane, że e, zresztą to jest minimum miesiąc, e, należy dać znać e, o tym, że, że jednak nastąpi wyprowadzenie się. Rozumiem w sytuacjach nagłych czy coś, ok, ale no to się ustala, rozmawia i tak dalej, i tak dalej. Przy czym kontakt z tą kobietą był e, niemożliwy. E, no i oczywiście wyprowadziła się. Ja z, z dniem pierwszego, e, to znaczy przełomowo pomiędzy 31 a 1 zjawiłem się w domu. A, albo 30, równo, kurczę, nie pamiętam jak to było. Wiem, że na koniec miesiąca zjawiłem się, bo akurat to był weekend, jakoś tam pasował żeby weekend, wróciłem z, z kochankiem, wróciłem tutaj do kraju, bo pracowałem za granicą, wróciliśmy autem, zaraz po pracy po to żeby na następny dzień po prostu się rozliczyć, bo przede wszystkim brakowało pieniędzy, które miała zapłacić, chociażby za tak zwane media, czyli prąd, woda, gazu nie było internetu też tam nie było więc prąd i woda była do opłacenia, no i oczywiście czynsze bieżące, które no należy opłacić ja oczywiście wszystko płaciłem na tego ze strony dalszej tam właścicieli czy agencji, która mnie wynajmowała to mieszkanie, nie było problemów kwestia była tego typu, że po prostu najzwyklej w świecie mi brakowało pieniędzy z tytułu wynajmowania tego mieszkania no, i no i oczywiście przyjechałem. Kobieta nie chciała mnie wpuścić. Udało się w końcu wejść do tego mieszkania po chyba półgodzinnej zabawie wkręcenie kluczy, bo oczywiście się bawiła mm, cał, całym tym mechanizmem. I, I jak ja przekręcałem, żeby wejść, tak ona zakręcała e, w zamek, więc no, taka zabawa półgodzinna jak z dzieckiem, e, po czym oczywiście. Wparował jeden chłopak, który zadzwonił po dwóch wielkich olbrzymów, bo to byli faceci ponad 2 metry wysokości, to, to jak nic. Po prostu. To, oni mieli wzrost dwóch głów więcej niż ja. Ja mam ja w tym, w tym momencie w tamtym też <śmiałam>, miałem mam 1,845 m jakoś e, więc no dwie głowy no to możecie sobie wyobrazić. No naprawdę to, to byli potężne potężne bydlaki można powiedzieć. Takie po prostu goryle, które wparowały i bez żadnego pytania, bez jakichś tam e, wyjaśnień e, zaczęli mnie i kochanka oczywiście tłuc. Akurat to, pomimo tego, że oczywiście potrafię się bronić, akurat w tamtym momencie nie miało to żadnego zastosowania, bo po dniu pracy, to znaczy się 8 godzinach, plus oczywiście przed pracą trzeba było się przygotować, bo, bo trzeba było się przygotować do wyjazdu, było to oczywiste. E, potem jazda do pracy, później praca, później po pracy oczywiście trzeba było przejechać do Polski. 800 parę kilometrów, no to no, możecie sobie wyobrazić, że te 20 parę godzin, które byliśmy na nogach, no, no nie pomogły nam w ogóle w żadnym wypadku e, w taki sposób, że moglibyśmy się jakkolwiek bronić sensownie. E, oczywiście no, skończyło się to tak, że była policja. Ja wezwałem policję, bo zostaliśmy pobici. E, no i oczywiście już wtedy kobieta kłamała, bo stwierdziła. <grym> Tym, co powiedziała, to w, w, można było wywnioskować, e, że sami się pobiliś, pobiliśmy, bo policja pytała się, e, czy ktoś tu inny był. E, natomiast pani stwierdziła, że no, no nie, nikogo nie było. No więc w, wniosek, wniosek jest taki, że no, sami się pobili, pobiliśmy po prostu wzajemnie. E, no. Ja oczywiście wylądowałem w szpitalu na, na całą noc. E, wypisałem się na żądanie, bo trzeba było na w poniedziałek być w pracy. E, niestety tamto było dla mnie ważniejsze, bo nie czarujmy się, praca w Niemczech była bardziej opłacalna i tak dalej, i tak e, dalej. Ale do czego zmierzam? Po prostu ta sytuacja sprzed dwóch lat w dalszym ciągu ma swoją kontynuację. To się nie rozwiązało w żaden jakiś sensowny sposób. E, no i oczywiście teraz wygląda to tak, że e, byłem wezwany po to, że ta pani e, zgłosiła mm, łamanie przepisów, e, łamanie jej wła własności i przestrzeni, e, że na. Nie pamiętam, jak to zostało określone, a nie, nie mam teraz pisma przy sobie. E, natomiast, e, no, że. Z, 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 no. Za nie zanieruchałem, tylko. W każdym razie przeszkadzałem jej w, w jej własnej prywatności, o to chodzi. Eee, no i, i w sensie w, na jej przestrzeni, że wtargnąłem do mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Przy czym ja nie wtargnąłem, w sensie, no można to tak nazwać, wtargnąłem, natomiast byłem umówiony, mówiłem jej, że będę. Eee, no to było oczywiste, że skoro z dniem końca miesiąca się wyprowadza, o czym informowała, w ciągu pięciu dni, no to było oczywiste, że to jest koniec miesiąca, więc chcą się rozliczyć. No przecież jakoś to trzeba zrobić. Nie idzie tego zrobić online. Nie idzie online zdać kluczy komuś i się rozliczyć. Tym bardziej, że wcześniej miała ta kobieta problemy z płatnościami jakimikolwiek. No, i oczywiście w związku z, z tą sytuacją byłem wezwany na, na komendę policji w Poznaniu, żeby złożyć wyjaśnienia wobec oskarżenia, jakie wniosła ta kobieta wobec mnie. Wszystko oczywiście wyjaśniłem, no ale niestety problem był tego typu, że musiałem zwolnić się na cały dzień z pracy. W pracy oczywiście. Nie chcieli mi dać żadnego urlopu okolicznościowego czy coś w tym stylu. E, miałem sobie wziąć darmowy urlop. E, no, ja nie wezmę urlopu wypoczynkowego, dlatego że. No, no sorry memory, ale nie będę tracić dni urlopowych, e, dlatego że ja nie poszedłem odpoczywać. Nie robiłem odpoczynku, bo taki miałem kaprys czy zachciankę. E, najzwykle w świecie to, były, to było wezwanie z policji rzeczy służbowe niezwiązane ze mną bezpośrednio z moimi planami, więc nie rozumiem, dlaczego miałbym wziąć urlop wypoczynkowy, gdzie też nie, nie wypoczywałem. E, ur, ur, oczywiście urlop bezpłatny wziąłem na ten dzień. Dlatego, że nie jestem w stanie, nie posiadam teraz auta sprawnego przy sobie tutaj, czy jakiegokolwiek innego środku. Tam, gdzie pracuję, niestety komunikacja miejska nie dojeżdża. Musiałbym przynajmniej 4-5 km dojść pieszo na najbliższy jakikolwiek przystanek komunikacji miejskiej, to znaczy poza miejskiej, no ale komunikacja po prostu publiczna i stamtąd tak jak odjeżdżają autobusy co półtorej godziny, oczywiście z przerwami, większymi i mniejszymi, tak mógłbym się wybrać i tak dalej, i tak dalej, co, no po prostu nie było możliwym to, żebym e, mógł iść do pracy i jednocześnie nie, nie spóźnić się, żeby być na przesłaniu. Po prostu to się wykluczało, więc miałem możliwość albo nie iść do pracy cały dzień i zdążyć. Na tą 14 z hakiem, albo po prostu iść do pracy, żeby dostać kasę za dzień i nie brać urlopu, i, i nie, nie tłumaczyć, nie, nie wyjaśniać tych sytuacji, ale się spóźnić na pewno, bo jestem przekonany, że o 14, 30, o 14 jak kończę pracę, 14:20, jesteśmy zabierani z, z pracy autobusem firmowym. No to no, nie byłoby możliwości żadnej takiej, żebym zdążył na komisariat po prostu nie spóźniając się. A z racji tego, że to było obowiązkowe stawiennictwo i również byłem poinformowany o konsekwencjach prawnych, takich, że mogliby... Mm, zażądać, wy, wytoczyć mi odrębne postępowanie, prawdopodobnie żeby pociągnąć mnie do odpowiedzialności nie się o czasie e, na kwotę nawet 3000 zł e, no to stwierdziłem, że kurczę, ten jeden dzień nawet jeżeli firma znając ich kombinacje i machloje e, no mogłaby mi nie wypłacić no to trudno, lepiej stracić dzień pracy e, przy 3-400 brutto, to, to jest tam śmieszna, nie wiem 100 150 zł, ale w porównaniu do 3000 no to jest yy, chyba uważam chyba Na pewno jest uważam śmieszną sumą 100 yy, parę złotych nawet czy 200 w porównaniu do 3000 tak. No oczywiście po przesłuchaniu wszystko się wyjaśniło dostałem też informację bo tutaj yy, zostałem w pracy poinformowany z yy, oczywiście w z racji kontaktu w poniedziałek, wtorek, e, który był mail, drogą mailową, się odbył z e, pracą. E, udało mi się ustalić, po, pomogli mi o tyle, że e, powiedzieli mi, że pieniądze m, m, oni mi nie wypłacą za ten dzień, bo, bo sami są stratni, bo nie pracuję. Ok, rozumiem, natomiast mam się ubiegać o zwrot kosztów, dojazdów, jak i oczywiście dnia utraconego w pracy e, na tą okoliczność. No, i teraz oczywiście będzie to cały proces związany z uzyskaniem te, tych pieniędzy, dlatego że e, muszę zgłosić to do firmy. Firma musi wystawić rachunek, w sensie oszacować moją stratę, w sensie ich stratę na podstawie mojego e, nieprzyjścia do pracy i niewykonanych m, jakichś tam czynności. Jak oni sobie to obliczą, stwierdzą, uznają, to wtedy z tym kwitem mam się zgłosić do. E, o kurczę, nie wiem, czy na policję bezpośrednio miałem to wysłać, czy. No dobra, zorientuję się dalej. Czy, czy na policję, czy po prostu. Chyba tak, chyba na policję miałem to wysłać z powrotem. Bo oni to będą dalej jakoś tam załatwiać. E... No także, czy i czy przede wszystkim i kiedy i w jakiej wysokości uzyskam zwrot za ten dzień, nie wiem, nie mam pojęcia, nie nastawiam się, nie liczę na to. Jak prześlą kasy no to fajnie, jak nie, no to trudno. Eee, no i co? Przesłanie przesłaniem. Eee, mam całą listę rzeczy, które którą muszę dosłać. O, oczywiście zanim to wszystko porobię, bo to jest dokumentacja, którą muszę porobić w PDF. Akurat ja mam urządzenie wielofunkcyjne, chciałbym powiedzieć, drukarkę urządzenie wielofunkcyjne, jeśli się to tak ładnie nazywa, które robi oczywiście skan w formie PDF, a także wow. No ale muszę poznajdować te wszystkie umowy, e, powyciągać dane z Facebooka, a to są procesy, na to trzeba czekać, bo Facebook nie wysyła od razu kopii tego, co masz na, na Facebooku, a ja najpierw muszę dostać kopię przede wszystkim rozmów. Później muszę wyeksportować z rozmów konkretną rozmowę z tą kobietą, w sensie, jest, no... Facebook, kiedy wysyła Ci wszystkie dane, dostajesz je wszystkie. W sensie rozmowy to są wszystkie rozmowy i tak Ja z tych wszystkich rozmów muszę wyeksportować samą rozmowę z dwóch kąt z tą kobietą. Więc, no... Czeka mnie troszeczkę pracy nad tym i wiem też, że od razu tego nie jestem w stanie uczynić. No, ale czekam. Zgłosiłem żądanie do Facebooka, żeby mi już wysłali żeby zaczęli zbierać moje dane do wysyłki. No i czekam. Jak dostanę dane, no to będę je robić, a w tym czasie szukam umowy, nagrywam dla was te wszystkie podcasty, bo to też to, że nagram, jest dla mnie ułatwiające, bo usiądę, nagram. E, wrzucę w program e, i jak komputer się na mnie nie pogniewa to ładnie wyrenderuje, czyli wyeksportuje tak naprawdę w pliku takim wideo, które mogę wrzucić później oczywiście wiadomo wrzucam w i tak dalej, i tak dalej, ale to nie, nie o tym cały wpis, czy e, wpis podcast ma być e, także piątek mi e, minął e, w zasadzie pod znakiem takim służbowo-policyjnym e, co dalej? Z tym wszystkim nie mam pojęcia. Nie wiem, jak to się będzie działo dalej. Nie wiem, jak w ogóle oni będą, w sensie oni, mówię organy ścigania, pani prokurator i tak dalej. Nie wiem, jak będą się na to wszystko zapatrywać. Um, mam dowody na to, że ta kobieta, która ta Ania cała, nie dość, że kłamie. E, zarówno w, na policji teraz, jak i z, wcześniej, kiedy była policja o, wtedy w mieszkaniu, bo mam nagranie, gdzie oczywiście poszatkowane, bo e, spadł mi dysk wtedy i to nagranie udało mi się odzyskać, ale jest w takich kawałkach, że pff, nie wiem jak ja to pozbieram, no, ale postaram się to pozbierać w, jak, w jakąś sensowną całość. No i oczywiście jak już pozbieram to wszystko w sensowną całość, zrobię z tego jeden plik, no to wtedy też dołączę do tych wszystkich rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jest to o tyle ważne, że no, ewidentnie słychać i widać, czy nie widać, słychać na nagraniu, że była bójka, że był, była sytuacja, że nie chciała zapłacić, że wydzierała się itd. itd. Przy czym podczas policyjnych przesłuchań i zeznań skłamała, że takiego, te, te, takie rzeczy nie miały miejsca, że po prostu e, z kochankiem wtargnęliśmy jej do mieszkania, kiedy ona śpi z dziećmi. Biedne stworzenie po prostu e, no, zostało poszkodowane, tak to przedstawiła. Więc mam też dowód na to, że skłamała, więc mam nadzieję, że jakoś tam z, z tej okazji też raz, że zdyskredytuję ją w ten sposób, bo pokażę, że było inaczej niż mówiła. A z drugiej strony mam nadzieję, że może jakoś policja ją dupnie za to. Nie jestem człowiekiem mściwym, natomiast uważam, że jeżeli ktoś robi tak złe rzeczy, to powinien być po prostu raz a porządnie, tak kopnięty w dupę, że odechciałoby mu się w przyszłości chociaż pomyśleć, już nie zrobić, ale pomyśleć o czymś takim, żeby zrobić komuś krzywdę i jeszcze się tego wyprzeć. Ach, no, to zeszło ze mnie. Eee, no i tyle. Tyle chciałbym powiedzieć Wam, bo, bo akurat nic nowego, nic szczególnego się nie pojawiło. Oczywiście był kochanek u mnie później wieczorem, e, czyli tak o 17-18, e, przywiózł kolejne pyszne ciasto w foremce, e, ja go proszę żeby mi nie przywoził, bo, bo ja po prostu muszę zrzucić moją oponę wstrętną, a to znacznie mnie ona przeszkadzało może tak. Nie jest może jakoś wizualnie źle, nie, nie ma dramatu, ale ja się z tym źle czuję. Mówię i powtarzam, żeby mi nie przywoził niczego słodkiego. Oczywiście musi przywieźć, musi zostawić. A ja niestety nie potrafię się oprzeć. Staram się, staram się, ale mi ostatecznie nie wychodzi. No. Ee, oczywiście, spanie, pies to wszystko jest naturalną rutyną, którą już znacie. Więc nie będę tutaj przytaczać w szczegółach. No, no, i tyle. Do następnego podcastu lub oczywiście wpisu na blogu. Ten podcast postaram się również wrzucić na Face'a i wrzucić na, w formie, oczywiście, notki na blogu, żebyście mieli możliwość przesłuchania albo na YouTubie, lub na Facebooku, jak będzie Wam wygodniej. Gdzie będzie Wam przede wszystkim wygodniej. No i tyle. Mam nadzieję, że Wasz dzień minął jakoś bardzo sensownie, że mieliście dużo radości. A jak nie, to mam nadzieję, że kolejny dzień będzie dla Was bardziej łaskawy. I tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do następnego, do usłyszenia lub przeczytania. I pamiętajcie: Say no to hate.